Dzień dobry, witamy serdecznie. Może na początek wytłumaczymy się, dlaczego jesteśmy dwie, ponieważ w naszych działaniach filmotecznych bardzo chcielibyśmy wykorzystać w edukacji przenikanie się edukacji analogowej z cyfrową. Stąd nasze działania chcemy, by były rozszerzone i właśnie działały podwójnie. Tak, jestem tutaj odpowiedzialna za tą analogową stronę edukacyjnej działalności Filmoteki Narodowej, a więc staram się, aby młodzi widzowie wraz ze swoimi nauczycielami jak najchętniej i jak najczęściej przychodzili do kina, którą opiekuje się Filmoteka Narodowa, a więc do kina Iluzjon, mieszczącego się przy ulicy Narbuta na Mokotowie. A więc Filmoteka Narodowa jest państwową instytucją kultury dotowaną ze środków budżetowych i podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I do podstawowych zadań Filmoteki należy oczywiście archiwizowanie dziedzictwa kinematografii polskiej i światowej. I to, co nas chyba najbardziej dzisiaj interesuje, czyli prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, dokumentacyjnej, oczywiście z zakresu filmu, oraz upowszechnianie kultury filmowej. I tutaj wraz z Karoliną chciałybyśmy opowiedzieć troszkę i o przyszłości, i o teraźniejszości Filmoteki, a przeszłość to przede wszystkim analogowy dostęp do tego, czym Filmoteka Narodowa dysponuje, a więc czytelnia, czyli dysponujemy takim miejscem, do którego każdy może przyjść, skorzystać z czasopism, z książek poświęconych filmowi. To także zbiory plakatów oraz fotosów filmowych, o czym Karolina będzie za chwileczkę opowiadała, dostępne już obecnie cyfrowo, a także Kino Iluzjon. Kino Iluzjon, które przeszło nie tak dawno gruntowny remont. Jest to, myślę, że jedno z piękniejszych kin w Warszawie. Też jest to jedno z tych najpiękniej położonych kin w Warszawie, w Parku Słonimskiego. I właśnie, działalność edukacyjna Iluzjonu. Staramy się dotrzeć z ofertą i do tych najmłodszych odbiorców, czyli zaczynamy już od przedszkolaków, a na seniorach skończywszy. Tym, czym może się Filmoteka Narodowa szczególnie pochwalić, to niesamowity zbiór przedwojennego polskiego i nie tylko polskiego kina. I tutaj założyliśmy, że to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem starszych grup odbiorców. Tutaj zapraszamy m.in. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęcia na tak zwane nitrolekcje, podczas których mogą się dowiedzieć właśnie o przedwojennym polskim kinie. A na drugim biegunie są przedszkolaki, są dzieciaki z klas 1-6. Tutaj dla nich są organizowane specjalne seanse, a także warsztaty, na przykład warsztaty z animacji poklatkowej, warsztaty z non-kamerowych technik filmowych, czy też nitrolekcje oraz oczywiście seanse dla gimnazjalistów, dla licealistów i dla studentów. I tutaj już od kilkudziesięciu właściwie lat prowadzimy, kiedyś z DKF-em Kwant, dziś już z fundacją, prowadzimy Akademię dla Studentów. Tutaj rzeczywiście wybitni polscy filmoznawcy przygotowali taki specjalny pakiet dla studentów i studenci mogą wybrać właśnie zajęcia w Iluzjonie jako jeden ze swoich przedmiotów. Otrzymują dzięki temu wpisy do indeksu. To Kino Iluzjon to także Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak jak już wspominałam, to także Uniwersytet Dzieci. Tą współpracę zaczęliśmy w tym roku. I to jest właśnie Kino Iluzjon po remoncie. Myślę, że wygląda całkiem imponująco. Tutaj na tym zdjęciu takim czarnym jest salka mała. Jest to taka mała salka idealnie nadająca się na przeprowadzenie różnych warsztatów, wyposażona w sprzęt najnowszej generacji. A ta po lewej to już nasza duża sala z fosą orkiestrową, z ekranem, przystosowana również do projekcji trójwymiarowych. Tutaj na dole myślę to, czym możemy się poszczycić i na czym w przyszłości też chcielibyśmy oprzeć naszą ofertę edukacyjną. Jest to salka dydaktyczna z tak zwanym green screenem. Czyli tutaj myślę, że jest to takie miejsce, które idealnie nadaje się do tego, aby przeprowadzić nim zajęcia na przykład z nowych mediów. No i tutaj na sam koniec takie zestawienie właściwie nowoczesności z przeszłością, z tradycją, czyli Audrey Hepburn na naszym tak zwanym video wallu, czyli zestawem 12 bezszwowych ekranów. I to myślę, że to zdjęcie świetnie podsumowuje działalność Iluzjonu. O, i to już repozytorium. Oddaję głos Karolinie.
W momencie, kiedy państwo nie mogą dotrzeć do iluzjonu, mogą być państwo zawsze z nami przez naszą bazę cyfrową i pierwszą taką naszą bazą cyfrową jest repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej. Jesteśmy dość młodym jeszcze portalem, ale strasznie prężnie działamy i jesteśmy też w trakcie teraz przebudowy naszej strony i też właśnie pod kątem edukacyjnym, ale na razie przedstawię to, co mamy teraz. Czyli tak, naszym głównym celem jest digitalizacja zbiorów, później katalogowanie, opisywanie, ale opisywanie z taką głęboką i szczegółową działalnością, że bazujemy na dokumentach archiwalnych, na artykułach prasowych, a także też w przypadku opisywania kronik, na rocznikach montażowych, gdzie szukamy szczegółów, opisując każdy temat kroniki. Co znajdziecie państwo na naszej stronie, a co wydaje mi się jest bardzo ciekawym elementem do wykorzystania materiałów filmowych na wielu typach zajęć lekcyjnych i też na wielu poziomach, ponieważ w całości przedstawiamy na naszym portalu przedwojenne filmy fabularne i tutaj mogą państwo wykorzystać, na razie tych filmów jest mało, ale ich będzie przybywać, ale tak możecie państwo wykorzystać tego typu filmy przy temacie adaptacji filmowych, ale także odnaleźć w tych materiałach dawny wygląd Warszawy czy też innych miast i także przyjrzeć się, jak kiedyś tworzono filmy w momencie, kiedy właśnie jeszcze była ta era przedźwiękowa. Później w ramach naszej zakładki dokumentalnych filmów publikujemy fragmenty przedwojennych kronik patowskich i z wytwórni doświadczalnej. I to jest niesamowita gratka i ciekawostka, myślę, że dla uczniów w każdym wieku, ponieważ tutaj mogą uczniowie i państwo uczestniczyć w takich żywych lekcjach historii, ponieważ tu można zobaczyć Einsteina, można zobaczyć postacie historyczne i usłyszeć właśnie ich głos i jakieś krótkie wypowiedzi. Tu też w ramach kroniki patowskiej można zobaczyć też materiały niedźwiękowe i często też fragmenty, zapisy przedstawień teatralnych czy produkcji filmowych, które tak naprawdę nigdy się nie ukazały na ekranie i to jest wielka gratka. Poza tym w materiałach dokumentalnych publikujemy materiały polskie kroniki filmowej i tutaj doskonała baza dla historyków, ponieważ można zobaczyć, jak byli portretowani przywódcy, jak zmieniała się moda, jak zmieniało się nasze codzienne życie, a co przede wszystkim, to jest ogromna baza do analizy języka propagandy i nie tylko mam tu na myśli sam język, jak jego używa lektor, ale mówię tu też o języku montażowym, języku tworzenia zdjęć i jak tworzy się właśnie propagandę filmową. W przypadku opisywania kronik dbamy o bardzo szczegółowe przedstawienie wszystkich postaci, chodzi nie tylko o postaci historyczne, ale też dbamy o to, żeby często pojedynczych obywateli zidentyfikować. I tutaj wychodzimy, angażujemy naszych użytkowników, pytając ich, czy rozpoznajecie kogoś właśnie na danej kronice. Też głębokim ułatwieniem do pracy z kronikami, na przykład na zajęciach, jest to, że każda kronika jest wzbogacona o tekst lektorski, o spisany dokładnie tekst lektorski, często w tej oryginalnej wersji zaznaczeniem pewnych błędów językowych, zmian, które teraz przychodzi nasz język i też jest wykorzystany opis sekwencyjny, więc łatwo państwu dojść do każdej sceny. Mamy też bardzo bogatą kolekcję filmów animowanych z krakowskiego studia filmów animowanych i tutaj mamy ciekawe filmy Antoniusza i Płci. I dbamy o to, żeby każdy materiał był ukazany w rzetelnym i szerokim kontekście historyczno-kulturowym, dlatego pod wieloma filmami znajdują się komentarze autorów, komentarze ekspertów, które państwo mogą odnaleźć w formie tekstowej lub wideowej. Dbamy o to, żeby strona przede wszystkim była dostępna dla wszystkich i intuicyjna w obsłudze zarówno dla zaangażowanych i początkujących użytkowników internetu. Mamy proste wyszukiwanie zaawansowane, które pozwoli państwu dojść łatwo do szukanego filmu czy szukanego tematu. Staramy się wszystkie materiały ze sobą wiązać przez daty, przez tematy, przez tagowanie. Ale oczywiście
to, co chciałyśmy tu podkreślić, nasze działania cyfrowe bardzo łączą się z działaniami analogowymi. Stąd na naszej stronie repozytorium cyfrowym można było obejrzeć filmy animowane Antonisza wykonane techniką non-kamerową, a później w Iluzjonie w czasie ostrego weekendu zaangażowanego ćwiczyć wspólnie technikę non-kamery. Więc mamy tutaj uzupełnianie się tych dwóch stref, sfery cyfrowej i analogowej. Państwa uczniowie mogą obejrzeć, poznać filmy, a później poznać dogłębniej technikę, w jakiej te filmy są wykonane. I też staramy się nie tylko w przypadku repozytorium, ale kolejnych serwisów, o których zaraz Państwu opowiem, starać się działać mocno w social mediach, w których uczniowie Państwa są mocno zaangażowani, dlatego na przykład szukamy powiązań między wydarzeniami teraźniejszymi a historią. Przedstawiamy, dopasowujemy temat kroniki z tematami wydarzeń. Fototeka przypomina postacie aktorów, którzy akurat w danym momencie czy mają swoją rocznicę, czy można obejrzeć ich film na ekranie i starają się przypomnieć ich dawne wydarzenia. Więc cały czas mamy łączność między tą teraźniejszymi wydarzeniami, a historycznymi. Teraz właśnie dwa jeszcze nasze... dwa nasze portale. Fototeka i Gapla. I to są wirtualne albumy historii filmu polskiego i wirtualna galeria plakatu filmowego. Jeżeli chodzi o Fototekę, to przede wszystkim tam mogą Państwo rozszerzyć materiały filmowe o kadry, o klatki i bardziej się skupić nad pewną kompozycją, co można wykorzystać na zajęciach z plastyki, nad kompozycją kadru i porównać na przykład kadry z filmów Wajdy do pewnych osiągnięć malarstwa, ale to nie tylko. Fototeka to przede wszystkim niesamowite zdjęcia, które są na tyle unikatowe, ponieważ przedstawiają zdjęcia z planu i przedstawiają sprzęt, który teraz nie jest wykorzystywany w pracy filmowców, w pracy operatorów, więc to dodatkowo mają możliwość tutaj uczniowie zajrzenia na stronę i poznania od kuchni techniki filmowej i całej pracy na planie. Fototeka jest bardzo intuicyjnym portalem, ułatwia Państwu poruszanie za pomocą odpowiednich kategorii, powiązania również dat, nazwisk i też zachęca i ułatwia Państwu proponując galerię z fotografii danego dnia. I tak jak w przypadku naszej bazy repozytorium staramy się o bardzo dokładny opis każdego zdjęcia i tutaj też wychodzimy z apelem do użytkowników, angażując ich w szukanie postaci na zdjęciach i próbę rozpoznania, zidentyfikowania osób, które są na fotografiach. Gapla to miejsce, które na pewno wzbogaci Państwa działania, jeżeli chodzi o rozszerzy o kontekst aktów kultury. No, plakat w tym momencie trochę jest zapomniany, a myślę, że tutaj Gapla ma niesamowitą galerię, jeżeli chodzi o całą historię polskiego plakatu, ale także... Tak? Tak? Dobrze. Ale także wzbogaca wiedzę uczniów o plakaty z pierwszych pokazów filmowych, a także o plakaty do festiwali czy do imprez kulturalnych. Tutaj też można pokusić się o analizy porównawcze plakatu jednego filmu, który był dystrybuowany w Polsce, a jak dany film polski, do niego plakat, jak wyglądał za granicą. Więc tu analiza tekstów kultury na plastyce i też na historii, jeżeli chodzi o całą estetykę. I bardzo łatwe wyniki wyszukiwania, które Państwu ukazują bardzo różnorodne miejsca i próbę wygenerowania plakatu. Plakat dla celów edukacyjnych, można taką próbkę sobie wydrukować w PDF-ie w momencie, gdy Państwo chcą na zajęciach się w jakiś sposób odwołać, to wtedy z dokładnymi metadanymi jest wydrukowany plakat w takiej podstawowej wersji. I jeszcze mamy jeden portal, z którymi współpracujemy i to jest jakby taka oś, która łączy te wszystkie nasze portale i nasze działania, ponieważ
Na edukacji filmowej mogą Państwo zasięgnąć pewnych scenariuszy zajęć, propozycji, jak powiązać właśnie film, literaturę czy sztuki plastyczne. Znajdą Państwo też podstawowe analizy omówienia filmów przygotowane przez doświadczonych filmoznawców, a także podstawowy słownik terminów filmowych, co też jest ważne, tam powoli umieszcza się lista edukatorów filmowych z różnych miast. Więc jeżeli Państwa szkole jest potrzebna osoba z takim wykształceniem, to tam to jest miejsce, gdzie mogą taką osobę Państwo znaleźć. Jest tam również zakładka filmowa Zielona Szkoła. Myślę, że warto tam zajrzeć. I teraz chciałybyśmy właśnie wyjść do naszej propozycji lekcji. Wyobraźmy sobie, że na Państwa lekcji pojawia się temat karykatura, parodia i tutaj możemy mówić o języku polskim, czy edukacji medialnej, czy również o sztukach plastycznych. I właśnie na edukacji filmowej znajdą Państwo scenariusz zajęć przygotowany przez Piotrka Kopka, Jak oswajać rzeczywistość, czyli o karykaturalnym wydaniu kroniki filmowej na podstawie polskiej kroniki non-kamerowej Juliana Antonisza. I to mamy scenariusz jako bazę, do tego możemy wykorzystać pierwszy nasz serwis repozytorium cyfrowe, gdzie znajdą Państwo polskie kroniki filmowe, a także kroniki non-kamerowe Antonisza. Dodatkowo ten kontekst groteski parodii można rozszerzyć o fotosy z fototegi, a także plakaty z Gabli odwołującej się do plakatu z filmów Kondratiuka czy Barei. I tak przywołując pokrótce, jeżeli Państwu nie jest znana postać Juliana Antonisza, to tutaj właśnie mogą Państwo znaleźć dokładną biofilmografię właśnie z dodatkowymi komentarzami wideo. Tu jest akurat komentarz Jerzego Urbańskiego, czyli nauczyciela Juliana Antonisza. I tak pokrótce, dlaczego właśnie wybrałyśmy ten temat, to wydaje nam się z tego powodu ciekawy, ponieważ Julian Antonisz odsłania, degraduje język propagandy w bardzo, bardzo prześmiewczy sposób. I jest to z drugiej strony bardzo ciekawa, interesująca postać od strony filmowej, ponieważ jego filmy, tak jak nazwa mówi, powstawały bez użycia kamery, były rysowane bądź drapowane, stemplowane bezpośrednio na taśmie, a ponadto był artystą, który właśnie w tych czasach gdzieś, kiedy mówimy o języku propagandy i aż późniejszych latach 80., robił wszystko sam. Czyli był sam reżyserem, scenarzystą, autorem i stąd bardzo się wpisywał w tę epokę. I teraz jeszcze Kasiu, coś chciałaś dodać? Nie, właściwie to już będziemy kończyły. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas. Okay. Dobrze, to ostatnią planszę poprosimy. Tutaj jest podsumowanie linków do wszystkich naszych stron. Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzania tych stron, a także zapraszamy na dzisiejszy seans w Kinie Illusion. Bardzo serdecznie polecamy. No i jeszcze słowo, że właśnie te nasze portale można łatwo powiązać, chodząc po nich na przykład jednym hasłem, który będzie Państwu potrzebny do wykorzystania na zajęciach. Dziękujemy. Dziękujemy.